Opinia publiczna w Polsce postrzega Czesława Michniewicza jako trenera reaktywnego, koncentrującego się na defensywie. Łatka ta została mu przypięta przede wszystkim podczas pracy z drużyną narodową do lat 21. Tam rzeczywiście dał się poznać jako pragmatyk, który kładzie nacisk na wynik, a nie na styl. Świadczy o tym chociażby fakt, że spośród 15 meczów eliminacji do Euro U21 2019 i już samego turnieju, Polacy tylko w 6 spotkaniach mieli wyższe posiadanie piłki od rywala. W tej kwestii ulegali nie tylko lepszym rywalom, ale i m.in. Gruzji czy Finlandii. Mimo tego Polacy byli zabójczo skuteczni. Po raz pierwszy od roku 1994 wywalczyli na boisku awans do Mistrzostw Europy U21. Znajdując się w grupie śmierci, wygrali 2 z 3 meczów. Podopieczni Michniewicza na Euro U21 wymieniali zaledwie średnio 295 podań na mecz, z kolei przeciwnicy w meczach z biało-czerwonymi średnio 586. Mimo tak znacznej przewagi przeciwnika w tej materii, to biało-czerwoni potrafili wygrać 2 z 3 spotkań. Sponsorem kanału jest Superbet. Wraz z kodem FUTGOL pełnoletni widzowie otrzymują dodatkowy bonus do bonusu startowego w postaci 34 zł. Więcej informacji w opisie. Michniewicz od dawna przyznaje, że grę obronną uważa za sztukę, a jego trenerskim wzorem jest Rafael Benitez. Hiszpan słynie ze znakomitego przygotowania taktyki obronnej i kontrataków, co doprowadziło do jego sukcesów pucharowych w czasie pracy w Liverpoolu. Analiza skierowana przede wszystkim na powstrzymanie rywala, wyeliminowanie jego silnych stron, w której nasz nowy selekcjoner jest specjalistą, stanowi silną broń właśnie w rozgrywkach na zasadach turniejowych, w których każdy kolejny mecz decyduje o odpadnięciu bądź awansie do dalszej fazy. Nie bez przyczyny Michniewicza nazywa się specjalistą od ważnych meczów. W ostatnim wywiadzie dla Łączy Nas Piłka zdradził, że przygotowując się do meczu z Rosją, jego analiza zaszła tak daleko, że zdobył nawet kontakty do pracowników hotelu, w którym miała przygotowywać się ta drużyna. Dzisiaj już mogę powiedzieć, że w Turcji miała się przygotować reprezentacja Rosji do tych meczów barażowych w Belek, w hotelu Gloria Sport. Tam też mieliśmy już kogoś, kto by to wszystko na bieżąco ludzi, tak. Obserwował. Nie byłby to Polak, bo to by bardzo podpadało. Także no tak się dzieje, to jest ten wywiad taki sportowy. Sam Michniewicz w rozmowie z Dominikiem Piechotą z Nuance w czasach bycia trenerem Legii tłumaczył, że styl i sposób gry dostosowuje do potencjału zespołu, który prowadzi. Niekoniecznie zawsze musi grać reaktywnie. W słabszych klubach skupialiśmy się na przeciwniku, jak przeciwdziałać jego silnym stronom i jak wygrywać z lepszymi. Tak było w Termalice i reprezentacji U21. Zatrzymywaliśmy silniejszych. W Legii jestem po drugiej stronie barykady, to ja muszę być przygotowany na dobrze zorganizowaną obronę, kontrataki i stałe fragmenty gry. Dzisiejsza analiza dotyczyć będzie okresu pracy Michniewicza z naszym zespołem U21. Jego kadencję w reprezentacji młodzieżowej należy określić jako słodko-gorzką. Zawodnicy odznaczali się dobrą dyscypliną taktyczną w grze obronnej. Przyswoili zachowania w grze w różnych ustawieniach, co w dużej mierze zaowocowało naszą przygodą na Euro 2019. Biorąc jednak pod uwagę momenty, kiedy to my atakowaliśmy, zwłaszcza poprzez atak pozycyjny, Polacy nie wypracowali wielu płynnych ruchów całego zespołu. Nie dziwi więc fakt, że praktycznie żaden z kadrowiczów Michniewicza, oprócz Tymoteusza Puchacza, nie przebił się do seniorskiej reprezentacji, gdzie umiejętność konstrukcji ataków z czasem stawała się coraz ważniejsza. Warto zadać pytanie, czy Czesław Michniewicz w kadrze seniorów także będzie chciał grać pragmatycznie, czy raczej biało-czerwoni będą stroną aktywną. Czesław Michniewicz to trener czerpiący przede wszystkim z włoskiej szkoły. Fascynuje się tym, jak świetnie poukładane taktycznie na Półwyspie Apenińskim są nawet zespoły z niższych lig. Polskiemu selekcjonerowi udało się poznać wielu trenerów z tamtych rejonów i czerpać od nich wiedzę. Pojechałem do Patryka Dziczka spotkać się z Giampiero Venturą, który prowadził Salernitanę. Ktoś powie, że to nie topowy trener, ale do Ventury przyjeżdżał sam Conte, aby uczyć się systemu 3-5-2. Z kolei Maurizio Sarri przyjeżdżał do Marco Giampaolo na lekcję uczyć się gry defensywnej. Mówił: umiem nauczyć atakować, ale nie umiem nauczyć bronić, więc potrzebuję twojej pomocy. Ci włoscy trenerzy bardzo się uzupełniają. To jest ich krąg, do którego nie wejdziesz, jeśli jesteś z zewnątrz. Fabio opowiadał nam, jak uczyli Sariego defensywy, jak Ventura nauczał Conte, więc myślę sobie, kurczę, gdzie ja mogę to złapać najszybciej? Przez Patryka Dziczka najbliżej, od razu pojechałem i bardzo sympatycznie mnie przyjął. Pojechałem i uczyłem się ich 3-5-2. Wszystko mam nagrane i opisane.
Podczas pracy w Legii Michniewicz współpracował z Alessio De Petrillo, włoskim trenerem, który na bieżąco zdawał raport o taktycznych nowinkach pojawiających się na włoskich boiskach. Do reprezentacji powołany został także Bartosz Salamon. Sposób, w jaki Michniewicz komplementuje piłkarza, tylko podkreśla fascynację trenera włoskim futbolem. Mnie przede wszystkim imponuje u Bartka to, że on przeszedł ten cały cykl szkolenia włoskiego. Ja wiem, jak funkcjonują włoskie kluby, jak funkcjonują trenerzy, na co zwracają uwagę. I ma dużo takich dobrych nawyków. Przejdźmy jednak do pobytu Michniewicza w młodzieżowej reprezentacji. Zacznijmy od tego, w jaki sposób Michniewicz ustawiał naszą kadrę U21 w eliminacjach do Euro 2019. W zależności od rywala, z którym mierzyła się nasza młodzieżówka, stosowaliśmy systemy z czwórką defensorów bądź z trzema środkowymi obrońcami. Nasz nowy selekcjoner nie ma jednego ulubionego systemu, z którym jest kojarzony i na który stawia. Zawsze chce mieć wiele możliwości w swojej kadrze, graczy nadających się do różnych ustawień, tak by móc je dostosowywać w zależności od potrzeb. Bardzo możliwe, że w nadchodzącym spotkaniu ze Szkocją wystąpimy w innym ustawieniu niż w finale baraży. W rozmowie na kanale Łączy Nas Piłka stwierdził, że myśli o zasłonie dymnej. W momencie, kiedy okazało się, że gramy ze Szkotami, to też chcemy się jak najlepiej przygotować do tego meczu. I są dwie koncepcje, czy zagrać w takim samym ustawieniu, jak chcemy zagrać ze Szwecją, czy zagrać troszeczkę w innym ustawieniu, żeby nie odkrywać wszystkich kart, bo Szwedzi mają i Czesi ten problem, że ja jestem nowym trenerem i znają mecze poprzedniego trenera, nie znają meczów naszych, tak, czyli nowego sztabu. Wracając do drużyny młodzieżowej, Michniewicz od początku eliminacji do Euro 2019 wyraźnie dążył do umieszczenia wszystkich najlepszych piłkarzy w jedenastce. W pomocy występowali więc Szymański, Kapustka, Żurkowski i Piotrowski. Każdy z nich najlepiej odnajduje się w grze w okolicach środkowej osi boiska, a na takie ustawianie się pomocników pozwala Diament. I to właśnie z niego korzystał Michniewicz. Diament ten był bardzo szczelny w obronie, zapobiegał atakom środkiem boiska, a z kolei gdy Polska była przy piłce, poprzez fakt, że pomocnicy byli ustawieni na różnych wysokościach, zapewniał opcję podań do przodu. Diament ten zarówno funkcjonował, gdy występowaliśmy z czterema obrońcami w 4-4-2, jak i trzema środkowymi defensorami w systemie 5-4-1. Nasza drużyna grała bardzo ostrożnie i zachowawczo. Biało-czerwoni potrafili bardzo skutecznie bronić się na swojej połowie. To właśnie tam notowali większość odbiorów. Jednak fakt, że Polacy bronili się w niższym bloku, powodował, że po odbiorach piłki, w tych pierwszych sekundach, które często decydują o powodzeniu kontrataków, ponieważ rywal w tej fazie przejściowej nie zdążył się jeszcze zorganizować do gry obronnej, Dawid Kownacki, na którego często była kierowana futbolówka, nie miał wsparcia kolegów, którzy byli cofnięci znacznie głębiej od niego. Innym graczem, który napędzał kontrataki, był skrzydłowy Konrad Michalak. Gracz przypominający charakterystyką Kamila Grosickiego, jeden z najszybszych graczy Ligi Tureckiej oraz zawodnik powołany ostatnio przez Michniewicza do kadry seniorów. W czasach gry w młodzieżówce miewał jednak problemy wynikające z tego, że Polska broniła się w niskim bloku, a co za tym idzie, nisko odbierała piłkę, przez co piłkarz podczas kontrataków miał do pokonania bardzo duże odległości. W tej akcji Michalak za chwilę otrzyma podanie. Widzimy, jak nisko znajdował się zaraz po odbiorze piłki przez Polaków i jak ogromny dystans miał do przebiegnięcia w celu stworzenia zagrożenia. W czasie jego biegu Duńczycy już dawno mieli czas na zorganizowanie swojej obrony. Dla Michniewicza priorytetem była faza gry, w której to rywal był przy piłce. Najważniejsza w naszym zespole była organizacja w obronie, z czym drużyna radziła sobie bardzo dobrze. Kiedy to my atakowaliśmy, zachowywaliśmy się jednak bardzo asekuracyjnie. We wszystkich wypadach na połowę przeciwnika musiał być zachowany balans. Najczęściej 4 lub 5 graczy atakowało, a kolejna piątka ich ubezpieczała. W wyjazdowym meczu z Danią Polacy wycofywali do linii obrony nawet skrzydłowych, Szymańskiego i Michalaka, przechodząc na szóstkę defensorów. W takiej sytuacji po odbiorze piłki biało-czerwoni ustawieni byli zbyt płasko, by znaleźć drogę podania do przodu, co napędziłoby atak. Taka gra nie sprzyjała też wykorzystywaniu umiejętności najbardziej kreatywnych zawodników, takich jak Sebastian Szymański, ponieważ gracze ci, nie mający odpowiedniego wsparcia ze względu na zbyt asekuracyjne podejście kolegów, skazani byli na pojedyncze szarże przeciwko kilku rywalom. Przez to, że Polacy nie podejmowali większego ryzyka i nastawiali się na reaktywną grę, w meczach ze znacznie słabszymi rywalami, kiedy to my mieliśmy być stroną dominującą i konstruującą ataki pozycyjne, zaczynały pojawiać się problemy.
Przykładem były dwa mecze z Wyspami Owczymi, których nie udało się nam wygrać. Biało-czerwoni posiadali jednak atuty w postaci dobrze rozgrywających piłkę stoperów, takich jak Paweł Bochniewicz. Dla Czesława Michniewicza ważnym jest, by mieć w zespole lewonożnego, umiejącego rozgrywać środkowego obrońcę. Takim w młodzieżówce był Bochniewicz, który pewnie mógłby liczyć teraz na powołanie do seniorów, jednak niestety zerwał więzadła krzyżowe. Aktualnie jedynym lewonożnym stoperem w pierwszej reprezentacji Polski jest Marcin Kamiński, jednak mówi się, że do tej roli mógłby być także szykowany Jakub Kiwior. Polacy w swojej grupie w eliminacjach do Euro U21 zajęli drugie miejsce. W barażach o awans przeciwko Portugalii udało się wygrać po znów skutecznej obronie na własnej połowie boiska. Na turnieju we Włoszech biało-czerwoni zmierzyli się z prawdziwymi potentatami – Belgią, Włochami oraz Hiszpanią. Zestaw rywali po raz kolejny sugerował reaktywne podejście w grze Polaków, jednak początek zmagań był całkiem obiecujący i różnorodny. Biało-czerwoni, którzy w eliminacjach bazowali na kontratakach, o czym świadczy fakt, że niemal 40% goli z gry zdobyli po kontrach, nagle w meczu z Belgią dobrze wyglądali także w ataku pozycyjnym. Nasza drużyna nie grała już tak zachowawczo, m.in. Mateusz Wieteska podejmował większe ryzyko, odważnie wprowadzając piłkę w wyższe strefy, a pomocnicy, w tym Filip Jagiełło, umiejętnie ustawiali się między formacjami rywala, tym samym skupiając przeciwników z pozycji i otwierając przestrzenie dla kolegów, w tym przypadku dla Szymona Żurkowskiego, sektor środkowy. Ta akcja zakończyła się bramką Żurkowskiego po strzale właśnie ze środka. Polscy piłkarze wymieniali się pozycjami i wzajemnie dopełniali. Zwycięstwo 3-2 nad Belgią i bardzo odważna gra nieco zamazały obraz polskiej kadry z eliminacji. W meczu z Włochami ta powróciła jednak do swojego klasycznego niskiego bloku obronnego. Biało-czerwoni ustawiali się w 4-5-1, a nawet 6-3-1, kiedy wycofywali się skrzydłowi, przez co znów trudno było wyprowadzać szybkie ataki. Tu znów widzimy przykład osamotnionego Kownackiego. Asekuracyjna gra przełożyła się jednak na pozytywny rezultat. Choć co prawda Włosi stworzyli sobie 30 szans, a my 8 i mieli znacznie wyższe posiadanie piłki, to jednak gol po stałym fragmencie gry sprawił, że wygraliśmy 1-0. W ostatnim meczu grupowym z Hiszpanią gracze Michniewicza zastosowali bardzo bierną strategię. Wyczekiwali na własnej połowie na ataki Hiszpanów, nie doskakiwali do przeciwników, 4-5-1 znów zmieniało się w 6-3-1, lecz mimo tego rywale i tak byli w stanie znaleźć lukę między formacjami Polaków. Mecz ten zakończył się porażką 0-5. Różnice w sposobie gry tych dwóch drużyn widać na hitmapach. Najmocniejsze kolory w przypadku ekipy La Furia Roja występują na naszej połowie. Z kolei Polacy najczęściej przy futbolówce byli na własnej połowie, we własnym polu karnym oraz na skrzydle. W środku pola, na połowie Hiszpanów, nie notowaliśmy praktycznie żadnych kontaktów z piłką. Ewentualne zagrożenie kreowaliśmy wyłącznie poprzez prawe skrzydło. Ostatecznie Polacy zakończyli turniej na 3. miejscu w grupie, jednak zgromadzili aż 6 punktów. Od pierwszego miejsca dzieliła ich tylko różnica bramek. Po mistrzostwach kapitan seniorskiej reprezentacji Robert Lewandowski przyznał w wywiadzie z Wirtualną Polską, że nie dało się zobaczyć, czy zawodnik będzie nadawał się do reprezentacji seniorskiej. Jeśli w wieku 20 czy 21 lat grasz tylko defensywnie i ustawiasz się z tyłu, to jak nauczyć młodych piłkarzy, żeby podejmowali ryzyko? Szkolenie jest na niskim poziomie. Michniewicz odpowiedział wówczas na te zarzuty w następujący sposób na antenie TVP Sport. Łatwo się tak mówi, gdy jest się zawodnikiem Bayernu Monachium, gdzie większość meczów w Bundeslidze wygrywasz 3 bramkami i cały czas atakujesz. Wtedy łatwiej się gra. Nikt nie lubi biegać bez piłki, tak jak my biegamy, ale przekonaliśmy zawodników, że to jedyny sposób na skuteczną grę w obronie, że wszyscy będą pracować w defensywie. Nauczyliśmy piłkarzy dyscypliny, wszyscy nas za to chwalą za granicą, a w Polsce robi się z tego zarzut. Gdybym był trenerem Bayernu i miał posiadanie piłki w okolicach 70% w każdym meczu, też budowałbym wszystkie akcje w okolicach 16 i tylko czekał, kto mi dogra piłkę i strzeli bramkę. Czesław Michniewicz w ten sposób chciał dać do zrozumienia, że w kadrze U21, w eliminacjach na Euro oraz już na samym turnieju,
dostosowywał taktykę do potencjału zespołu. Odniesione wyniki pokazały, że w tej kwestii miał rację. Jednak Robert Lewandowski również się nie mylił, mówiąc, że gra w ten sposób nie przyczyni się do wykreowania kolejnych wielkich gwiazd reprezentacji, o czym mówiliśmy na początku materiału.